Witajcie na portalu kochamzabawki.pl. Dzisiaj pokażemy Wam wspaniałą linię lalek Upiorki Żyją z kolekcji Monster High. W tej serii zobaczycie Claudine, Frankie oraz Spectre. Claudine Wolf, widzicie jej nazwisko na srebrnym połyskującym tle. Oczywiście ona również znajduje się w kartonowym czarnym pudełku z biało-fioletowym nieregularnym motywem. Mamy tutaj przezroczysty plastik z malutkimi otworkami, przez które będą wydobywały się dźwięki Claudine. Z boku widzicie rysunek, zdjęcie lalki oraz jej unoszące się ręce i głowę. Tutaj mamy duży rysunek Claudine wyjącej do księżyca, napis, logo Monster High. I to oczywiście zabawka dla dzieci powyżej 6 roku życia. Z boku zdjęcie wszystkich dziewczyn. Tutaj mamy ponownie to samo zdjęcie co z przodu oraz zdjęcie z bajki. Inne lalki, które wydano w tej serii oraz mamy tu informację, Claudine odrzuca do tyłu głowę i głośno wyje. Tutaj widzicie nieduży otwór, przez który możecie dotknąć futerka Claudine, a pod spodem mamy małą dźwignię, która będzie uruchamiała jej dźwięki, a także poruszała jej głową i rękoma. Teraz Wam to pokażę. Możemy tylko lekko nacisnąć, poruszając jej głową i rękoma, bądź przytrzymać dłużej, wtedy Claudine zamknie oczy i będzie wyła do księżyca. W zestawie znajdujemy lalkę Claudine Wolf wraz ze stojakiem, a także informacje od producenta oraz instrukcje, w jaki sposób wymienić baterię tej lalce. Claudine w tej serii jest ubrana w strój przypominający strój z linii podstawowej. Jej włosy są brązowe, ma kilka rudych pasemek, są zakręcone na końcach. Oczywiście mamy wystające uszy i kolczyki, które tutaj są przytwierdzone na stałe. Nie są one wyciągane ani ruchome. Ma ona makijaż w kolorach fioletu. Na powiekach ma cienie w kilku odcieniach fioletu, a pod brwiami odrobinę fioletowego, jasnego brokatu. Jej oczy mają kolor jasno-brązowy. Sukienka Claudine u góry jest czarno-złota we wzór zebry. Nie wierzę, nie wierzę. Ja też nie wierzę, to jest kurwa sakra. Ja mówię jeszcze raz o lalce, ja nie wiem o czym ja mówiłam już. Ja mówię jeszcze raz o ciuchach od do góry. Claudine ubrana jest w sukienkę, na którą założone ma bolerko z futerkiem. Ta sukienka u góry jest czarno-złota we wzorek zebry, zakończona złotym kołnierzem wiązanym na szyi czarną tasiemką. Ma ona również na sobie oryginalną biżuterię. Jest to złoty naszyjnik, a także z wisiorkiem, a także obroża w kolorze czarno-złotym. Na tę sukienkę na ramionczkach ubrane ma bolerko, które jest w kolorze fioletowym. Z tyłu jest czarno-fioletowe i ma jasno-fioletowe futerko, które jest bardzo miłe, oczywiście jest sztuczne. Dalej, ta sukienka rozszerza się na biodrach. Jest fioletowa, bardzo połyskująca, zakończona czarną siateczką. Sukienka pod bolerkiem z tyłu zapinana jest na rzep. Możemy ją odczepić. I pokażę Wam jeszcze. Tutaj sukienka, to bolerko, przepraszam, ma wycięcie na malutką dźwignię, którą będziemy poruszać głową Claudine, a także uruchamiać dźwięki. Z tyłu jej głowy znajduje się głośnik, za pomocą którego będziemy wyraźnie słyszeli dźwięki. Naciskając tę dźwignię, głowa oraz ręce Claudine się odchylą. Zamkną się jej oczy i usłyszymy dźwięki. Gdy będziemy poruszać delikatnie, będzie poruszała się tylko jej głowa i ręce. Ta sukienka oczywiście również ozdobiona jest czarnym paskiem z ćwiekami w kolorze żółtym, żółto-złotym, i możemy go również zdjąć. Dalej Claudine na nogach ma bardzo wysokie
buty. Są to kozaki z odkrytymi piętami i palcami. Sięgają one do połowy łydki. Są czarne, fioletowe pasy ozdobione złotymi klamrami. Jak mówiłam, mamy tu odkrytą piętę i bardzo wysoki koturn w kolorze szarym. Te buty naprawdę robią duże wrażenie. I dodatkowo mamy baterie, za pomocą których słyszymy wydźwięk Claudine. Dwie baterie mamy tutaj i jedną w drugim udzie. Są to baterie LR44. Gdy się zużyją, należy odkręcić tę śrubkę, która zabezpiecza klapkę, wyciągnąć zużyte baterie i włożyć nowe, tak abyśmy cały czas mogli cieszyć się dźwiękami wycia Claudine Wolf. Claudine to bardzo ładnie wykonana lalka. Ma ona wyraźne dźwięki, dodatkowo rusza się jej głowa, ręce, a także powieki. To duży plus. Małym minusem jest to, że na jej twarzy jest jakaś szrama, ale być może to wina tylko tej jednej sztuki. I nie podoba mi się też ten złoty kołnierz, który wydaje się być mało gustowny. Ale w ogólnej ocenie lalka zasługuje na 5 gwiazdek. Zapraszam Was na pozostałe recenzje i do zobaczenia na stronie kochamzabawki.pl.